Cześć, witam Was kolejnym razem na moim kanale. Dzisiaj film, jak złożyć LiveScope'a do kupy. Jak widzieliście na wcześniejszym filmie, dostałem na gwiazdkę pod choinkę od Mikołaja żony LiveScope'a. Tylko że ja chciałem troszkę inaczej to zrobić, bo na przykład nie do końca mi odpowiadało to, co było w gotowych zestawach. Dlatego wszystko jest kupione oddzielnie. I chciałbym Wam pokazać, jak to złożyć wszystko razem do kupy, żeby to działało, co ja użyłem. No i później nakręcając jakieś filmy na lodzie, będziecie mogli zobaczyć, czy na łódce, jak to mi działało. Dlatego zachęcam do subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie ma, bo zobaczycie dużo filmów na temat LiveScope'a. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to na pewno warto. Więc róbcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. To takie powiadomienie, że jak film będzie wychodził, to Wam będzie się wyświetlało. Na początek zostawcie łapkę do góry, bo się będzie działo. Popatrzcie, co tutaj mam. A mianowicie, popatrzcie, nówka sztuka, nieśmiganka, Echomap Ultra 10.6 SV z transducerem. Będę to wszystko otwierał przy Was, żeby Wam pokazać, że to jest nówka sztuka. Tutaj jest Panoptic LiveScope Plus system, to jest LVS34 transducer. Do tego bateria Ampet 32, bateria przyszła akurat kupując ten rozmiar, od razu przychodzi z ładowarką. Wszystko Wam pokażę, dlaczego chciałem akurat 32 i dlaczego chciałem to. Do tego mam kupioną Samita, takie no, do przymocowania wszystkiego, baksa do przymocowania. To wszystko Wam nagram, jak to będę składał. Do tego jest cover na transducer. Pamiętajcie, że warto dbać o transducer, bo jest to droga rzecz. No i tutaj jeszcze do tego uchwyty do teleskopowego uchwytu na lód. Nie wiem, jak to nazwać, że to brzmiało. To wszystko Wam pokazuję, jak będzie lód, będzie można łowić. Ale jak to będę wszystko montował dzisiaj, to Wam to pokażę. To jest akurat do 34, do transducera 34, nawet jeżeli możecie tutaj zaobserwować, popatrzcie, jest napisane, że to jest 34. Wszystko to złożę do kupy, pokażę Wam, jak to wszystko działa. No to co, bierzemy się za otwieranie pierwszego pudełka, nie? Dobra, co my tu mamy? Proszę bardzo. Dziesiątka unit. To, co jest nam potrzebne. Reszta tutaj to nam potrzebne nie jest. I do tego jeszcze nam jest potrzebny kabel. Zapakowany. Kabel od zasilania, nie? Ok. I tutaj jest to, co dalej jest w środku. Na pewno jest potrzebny nam kabel od zasilania. Co tutaj jest? Tu jest transducer. To nam nie będzie potrzebne. No i tutaj jest chyba ten powerhead cały. No, do czego jest przyczepiony. Tak. Tutaj proszę bardzo. Jest cały ten uchwyt główny. Ok. To mamy. Tutaj mówię, nic więcej nie będzie potrzebne z tego. Widzicie, pierwszy raz otwieram przy Was. Nie otwierałem tego. Czarna baksa. To nam będzie potrzebne. No i co tutaj mamy pod spodem? Ok. Transducer.
chodzi razem kabel, widzicie? Zabezpieczony, naprawdę dbajcie o ten transducer. Ja po to wziąłem od razu to. W sumie mogę to od razu założyć, nie? O tak, tak. Zabezpieczony. Ok. Tutaj, jak możecie zaobserwować, LVS34 firmy Summit. Ok, do tego to jest jeden kabel, co się łączy pomiędzy Black Box a Garminem. Jeden, to jest drugi zasilający. Mam dwa zasilające, jeden kabel. I tu jest jeszcze, wam pokażę później z tego, co się orientuję. Tutaj jest przejściówka. Tutaj jest przejściówka, to jest to. I tutaj jest z jednej, z drugiej strony podłączenie do Garmina. Tutaj na pewno jest takie w środku, widzicie, taki rowek. I tutaj jest w środku takie wpięcie. To musi pasować jedno do drugiego. Ok. Weszło. I to jest skręcane. Ok. Czyli to wszystko wam pokażę, co i jak to trzeba pospinać. Ale chcę właśnie od samego początku wam zademonstrować, jak to wszystko wygląda. Co tutaj mamy jeszcze w środku? Mamy uchwyt do transducera. I co nam będzie potrzebne? To ta śrubka nam będzie potrzebna. No i reszty nie będę używał, chociaż popatrzcie, przychodzą różne mocowanie. Wszystko jest opisane, popatrzcie, macie literkami. To w instrukcji obsługi, która jest tutaj, dosyć spora, będzie opisane wszystko, co do czego, nie? Ale ja tego nie będę używał. Zaczniemy od tego, żeby otworzyć te pudełko. Tutaj z przodu cztery śruby. Nie wiem, czy chcecie wszystko oglądać, jak to cztery śruby odkręcam, ale pokażę wam, żeby było łatwiej, jeżeli ktokolwiek sam by chciał ustawić sobie taki zestaw, zmontować, to już będzie miał podejście bez problemu, bez strachu, że coś się zepsuje. Zawsze będzie mógł sobie wrócić do tego filmu, popatrzeć, jak to było robione. To przyszło w takim stanie, jakim jest. To nic nie było przetwarzane wcześniej, prócz baterii, którą wyciągnąłem z opakowania tylko po to, żeby ją naładować. Ok, otwieramy. Zobaczcie. I tutaj już jest, tu są przygotowane kable. Ja wam to wszystko pokażę później, jak będę podłączał. Co jest fajne w tym, to zobaczcie, są wszystkie śrubki. Mnóstwo tego. Nie wiem nawet, powiem wam, czy to nie jest za dużo tych paczek danych, bo to każda wygląda tak samo. To nie wydaje mi się, że to aż tyle tego trzeba, wiecie? No ale popatrzymy, no. Się wydaje, że każda paczka jest taka sama. No ale dobra, zobaczymy, jak to jest. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od przygotowania kabli. Kable, rzecz ważna. Ok. Pierwszy zasilający. Ok. Pierwszy zasilający to jest do czarnej baksy kabel. Teraz tak, popatrzcie. Ja zostawię sobie taką długość, jak widzicie tutaj, szerokość rączki. To sobie zostawię i resztę kabla zwiążę tak, żeby mi tutaj weszło.
Czyli porobię to na taką długość, żeby to mi tutaj fajnie weszło i złapię zip tie'em, wiecie? Ok, to będzie tak. Ok, dobra. Czyli mam tak jak chciałem. Tutaj mam długość taką jak chciałem. Do tego zip tie. To jest akurat zip tie 8-calowy. To jest tylko po to, żeby to fajnie było ułożone. Wejdzie? Wejdzie. Ok, to mam jedno. Końcówkę obcinam. Ok, to mam jako jeden kabel. Teraz tak, to jest następna końcówka. Tylko, że pamiętajcie, że to idzie do Garmina, do monitoru, a ta końcówka idzie do czarnej baksy. Ok, ja to zrobię może tak, od tej strony. Czyli tak, taka długość. Spróbuję to wszystko tutaj złożyć. Ok. Czyli tak, to bym zrobił, to bym to tak. Ok, tak to zrobię. Dalej się mieści. Ok, drugi kabel. No tutaj wyszło troszkę dłużej, ale z tego względu, że nie chciałem, żeby mi się tutaj załamywało, wiecie? Żeby się ta wtyczka się nie załamywała. Ok, najważniejsze, żeby to było takiej długości, żeby się mieściło tutaj w środku, nie? Mieści się? Mieści się, ok. Dobra. To tak, mamy te dwa. To mamy, czyli tak. Kolejny kabel, który potrzebujemy przyszykować jeszcze, to jest zasilający kabel do wyświetlacza. I taki sam ruch. Szerokość tego, to wiecie, to wyjdzie dołem i żeby doszło do monitora, nie? I żeby było troszeczkę luzu. Po to zostawiam taką długość. Każdy może sobie dostosować jak chce. Nie musi być koniecznie. Ja tak zrobię. Żebym miał po prostu, jak zamontuję monitor, żebym miał ruch. Ja wam to później pokażę na sam koniec. Wszystko będzie pokazane. Nie denerwujcie się. Ok, teraz tak. Tutaj najważniejszy jest czarny i czerwony. O niebieski, brązowy się nie przejmujcie. To one są niby przyszłościowo do jakichś tam ustawień internetowych, coś, ale żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, proszę bardzo. I nie ma. Zostawiłem troszkę takie kawałki w razie, jakby się kiedyś coś zmieniło, nie? Ale nam najważniejsze są czerwony i czarny. Jak to będzie tutaj? Tą stroną. Tak samo, proszę bardzo. O to chodzi, żeby się tu zmieściło, nie? Otwieramy tutaj śrubki. Ok, popatrzcie. Jest 8 śrubek, 4 mniejsze podkładki, 4 większe. I 8 nakrętek, tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Zaczynamy od mocowania black box. Czyli tak. Przykładamy z tyłu tak, żeby było to było do tyłu, nie? Ok. Dobra, czyli tak, zaczynamy.
śruba, podkładka mała, nakrętka, może ja tutaj, zaraz nie, okej, jedna, później już jak to przyszykuję, to już nigdzie to nie poleci. To już będzie łatwiej. Ta strona. Ok, mam dwie. Teraz kolejne dwie idą tutaj od środka. Ta śrubka jest troszeczkę dłuższa. To wszystkie, widzieliście, wszystkie są tego samego rozmiaru, tylko tutaj przechodzi przez miejsce, gdzie będzie bateria i to miejsce jest troszeczkę wycięte w plastiku bardziej, żeby bateria mogła dojść do końca. Ale to jest wszystko, wszystko tak samo, takiej samej długości te śruby. Zostały nam, zobaczcie, cztery śruby i cztery większe podkładki do chwycenia tego. Będę chciał wam to wszystko pokazać. Teraz muszę dobrać tylko do śrub końcówkę. Końcówka to jest 5 szesnastych, jakby się ktoś zastanawiał. Chwycę pierwszą. Jak widzicie, podciągnąłem to do samej góry, tą czarną skrzynkę, widzicie? Abym złapał teraz pierwszą śrubkę. Tak trzeba przykręcić te cztery śruby, nie? Jak widzicie, cztery śrubki, ta jedna wystaje, tak jak mówiłem, ale się nie przejmujcie, to naprawdę nic nie będzie przeszkadzało. Ok, teraz tak, dajemy to w taki sposób. Następna rzecz, którą trzeba zrobić, to przykręcić ten uchwyt metalowy. Ok, uchwyt trzeba przykręcić go tak, żeby tutaj z tyłu zostawić dziurę na kable, nie? I jak widzicie, w taki sposób, żeby tu od frontu później włożyć tą całość, nie? O tak. Po to właśnie są te duże podkładki, żeby to łatwiej trzymało. I dajecie śrubę od dołu do góry, nie odwrotnie, żeby nie przeszkadzało tam w baterii. Jedna, druga i tak cztery i to przykręcić. Jedna rzecz, żeby to przykręcić, potrzebujecie mieć taki krótki śrubokręt gwiazdkowy i to jest śrubokręt 5 szesnastych, ewentualnie kluczyk na to zakładany. To nie działało, bo się tutaj śruba zatrzymywała w środku, a tu jak możecie zauważyć jest dziurka. Zaraz zobaczę jak to będzie. Jak to będzie działało, nie? Jak widzicie, śruba wchodzi w środek. To jest taka podpowiedź na początek, nie? Uchwyt przymocowany. Następna rzecz, co myślę, to trzeba zamocować baterię. Tutaj, żeby zamocować baterię, trzeba odkręcić te dwie śruby. O, przyda się do tego też. Trzeba wykręcić te dwie śrubki. Ok. To mamy. Teraz bateria. Tutaj wejdzie nawet ta ampet bateria wejdzie od 30, chyba nawet do 40 amper. Ona musi tutaj, zobaczcie, tutaj w środku, widzicie, jest takie wycięcie specjalnie pod baterię. Ona idzie w taki sposób. I siedzi. Ok. Dlaczego to włożyłem? Później nie dokręcam jeszcze, po to, żeby mi było łatwiej kable tutaj przepchnąć. Pierwszy kabel, to jest kabel zasilający do czarnej baksy.
Okej, to jest jeden kabel. Drugi kabel to jest ten od network. Czyli to idzie ten. Gdzie jest tu? Okej. To jest jako drugi. I teraz popatrzcie następną rzecz, co wam chcę pokazać. Że tutaj jest taki uchwyt, żeby te kable dwa, które idą do tyłu, razem ze sobą złapać. Okej. Dobra. To mamy chwycone. To jest do naszego wyświetlacza. Te dwie idą do czarnej baksy. Okej. Tu jest napisane. Zobaczcie. I tak samo, pamiętajcie, network też ma taki tutaj ząbek i tutaj jest. Delikatnie to trzeba wkładać. Widzicie? I dokręcamy palcami. Dobra, jedno. Już oczy nie te. Ten power będzie łatwiejszy. Ok. A tutaj później podepniemy do tego jeszcze transducer. Na razie mamy tu network i mamy power. Czyli do tego dajemy kolejny kabel. To jest zasilanie do naszego Garmina. Jak zobaczcie, ile tu jest jeszcze miejsca. Widzicie? Teraz tak. Do tego wysuniemy sobie troszeczkę baterię. W sumie możemy ją nawet wyciągnąć. Ok, bo to chodziło mi o to, żebym sobie fajnie poukładał te kable. Popatrzcie tutaj na te końcówki. One są zrobione cyną, a tutaj to są takie zaciskane końcówki, nie? Dlatego wam powiem, ja tą cynę obetnę, żeby to lepiej się zrobiło. Po prostu kabel zarobię od nowa. I tak to zrobię z dwoma kablami. Teraz, dlaczego mówiłem, że jest ważne, żeby kupić ładowarkę, baterię 32, która przychodzi razem z ładowarką, bo tutaj jest taka szybko złączka. I teraz popatrzcie, łączycie to w taki sposób i nie będziecie musieli nic otwierać, żeby ładować baterię, nie? Popatrzcie. Wszystko to ok. I tak będzie ładowane, nie? Ok, to jest tak, to jest jedno. Następna rzecz, która jest w tym, to popatrzcie, to tu przychodzą dwa takie kable. To przychodzi z takimi końcówkami jeszcze. Czyli zakładacie sobie tak, czarny na czarny, czyli czarny jest negatywny. Jedna, czerwony na czerwony. A to wsuwacie na baterię. Czarny i czerwony. Ok. Następna rzecz. Mając w taki sposób, tu jest przycisk, który włącza całe zasilanie do unitu i do czarnej baksy. Tym przyciskiem, jak go włączycie, ja później wam pokażę. Dajecie napięcie tutaj pod USB. I teraz tak. Żeby podłączyć te kable, musicie
go podłączyć pod kostkę plus. Czyli pod plus pójdą kable czerwone. Ok. Czerwony. Temu widzieliście, dlaczego to obciąłem wtedy. To lepiej to zaciśnie. Ok. To jest. A tutaj kostka, która jest neutral, czyli czarne dajecie. Ok. Wszystko jest podłączone do tego czarny do czarnego, czerwony do czerwonego. Ok. I do tego zakładacie z powrotem ten plastik, który trzymał baterię. Ta bateria nigdzie nie poleci. Ok. No dobra. I teraz trzeba zamknąć to. Jest jeszcze mnóstwo miejsca tutaj na te kable. Najpierw wkładacie górę, zobaczcie, najpierw góra, bo tutaj jest taki rowek wycięty. Postawię to, żeby to się na tej baksie nie opierało. Najlepiej to zrobić jest ręcznie śrubokrętem. Nie polecam wkrętarek, wtedy macie lepsze wyczucie, jak to podokręcać. Ok, teraz mamy już zamknięte. Następna rzecz, jaką proponuję, to jest podłączyć kabel od transducera, wiecie? Mówię, pamiętajcie, żeby robić to z wyczuciem, nie? Żeby nie stukać nie wiadomo jak tym transducerem. Czyli tu, zobaczcie, wychodzi, że wsadzili za dużo śrub wsadzili, za dużo paczek wsadzili do środka. Trzeba będzie im odesłać, nie? Też delikatnie, naprawdę te podłączenia róbcie delikatnie. Próbujcie wkładać ręką, jak czujecie, że weszło dobrze, dopiero dokręcajcie. Jeżeli wam to źle wejdzie, nie starajcie się robić tego na siłę. Widzicie, jak to wchodzi, nie? Dam ten kabel, okręcę go tutaj na tej rączce, żeby to później nie przeszkadzało, nie? Za to będzie dobrze nosić. Dobrze. Powiem wam, że naprawdę pierwszy raz ten kabel, no to tak trzeba go odkręcać. Zawinąłem to, jak widzicie, tutaj do końca i teraz wstawię to do torby przewidzianej. Właśnie też to jest Summit torba. Zobaczcie, jak to fajnie pasuje. I następna rzecz, trzeba przełożyć transducer. Wyciągnę go, żeby nam kabel przechodził tędy, tyłem. Jak mówię, naprawdę
Jak się dba, tak się ma. Proponuję dbać o to, nie? Okej, dobra. Tutaj jest kabel, który wychodzi. Dobra. Następna rzecz, co ja dokupiłem do tego, to są ekstra wszystko rzeczy. Nie musicie, ale ja uważam, że warto. To jest taki uchwyt na tą rurę, do której będzie mocowany transducer. Okej, no i tak. Pierwsza. Się przydało zrobić to ja. O tak. To musi iść tak, czyli tak, to musi wejść. O tak i do dołu. Okej, i tutaj jest dziurka, w którą trzeba wkręcić tą śrubkę, co ja tutaj ją wyciągnąłem. Wiecie co, powiem wam, że to jest trudniej zrobić jeszcze nagrywając. No, trzeba patrzeć na wszystko, co się robi, a ja to robię pierwszy raz razem z wami. Dlatego mówię, tym bardziej fajnie by było. Okej, będzie? Będzie, nie? Super, będzie, tak? Dobra, teraz drugi. Okej, tak. By było mi łatwiej, jakbym to robił bez nagrywania, ale chciałbym wam pokazać, jak to zrobić, jakby ktoś był zainteresowany kupić sobie ten sam zestaw. Jak widzicie, nie zainstalowałem jeszcze monitora z tego względu właśnie, żebym mógł pozakręcać te uchwyty. Do czego te uchwyty? Popatrzcie. O. Do tego. Wtedy macie uchwyt razem, widzicie? Razem z torbą. Na sam koniec pokażę, jak to będzie poskładane. Instalujemy to. Czyli tak, tu mamy power. Ok, to tu jest power. Tutaj w tym akurat modelu można podpiąć pod jeden network i drugi jest network. Obojętnie pod który, bo sprawdziłem w instrukcji. Ekran założony, wciągamy folię, no i co, no i teraz tak, włączamy tutaj przycisk napięcie, nie? No i czekamy, dobry znak, włączyło się. To trzeba będzie wszystko poustawiać, ale to już nad wodą, nie? Bo to różnego rodzaju ustawienia. Następna rzecz, którą chcę zrobić, to jest tak. Wyłączę to, bo to nie potrzebuję, żeby było włączone. Przez ten właśnie przycisk, to co wam jak pokazałem, jak to podłączyć, jak go wyłączę, to po prostu i ta czarna baksa i to ma, po prostu nie ma napięcia. Widzicie? Przez to nie wyczerpię wam baterii, ale jeżeli chcecie na przykład użyć, popatrzcie, USB, to dopiero użyjecie go, jak włączycie dwa, widzicie? Musi być główny włączony i dopiero wtedy włączacie. To jest naprawdę fajne, bo nie wydrenuje wam baterii. Jak widzicie, sam się włączył Garmin. Przez to, że dostał napięcie
Pierwszy raz widzieliście, musiałem przycisk, ale teraz już się włączył automatycznie. Dam mu, żeby sam się włączył. Ja go sam wyłączę bez wyłączenia przycisku, żeby go nie zablokowało, żeby przeszedł całe procedury. Ale teraz widzicie, już jest szybciej, nie? Dobra, to mamy. Następna rzecz, co chcę zrobić. Tak, tutaj to zapinam. Jedna torba, druga. Ok, zobaczcie. To jest rozmiar torby, jest large. To jest 10 cali. Screen, żeby nie było. Zobaczcie, jak fajnie pasuje. Następna rzecz. Następna rzecz to jest to. Ok. Żeby się nie zgubiło. I tu była śruba. Pamiętacie, co wyciągałem śrubę? Teraz tak, to idzie z tej strony, ok, pokażę to wam jeszcze nad wodą, ale zobaczcie. To tylko wejdzie w jeden sposób. Tutaj macie rowek i tutaj. Widzicie, tylko w jeden sposób wejdzie. I druga rzecz, jaką chcę wam pokazać. Popatrzcie. Łapiecie sobie kabel. Wtedy go nie wyciągniecie, nie? Ale jeszcze co ja sobie tutaj dokupiłem, żeby było fajniej, to kupiłem sobie jeszcze 3 dodatkowe kable, znaczy się do łapania kabli. Popatrzcie. Ok, widzicie? I każda ta część, tylko to chcę delikatnie ruszyć. Widzicie? W zależności od grubości lodu, i chodzi o to, żeby tutaj ta rączka była na równo ustawiona z transducerem, żebyście, jak włożycie do lodu, mieli po prostu odpowiednik. Jeżeli coś w transporcie się przesunęło, zobaczcie, poluzujecie śrubkę. Możecie zawsze to troszeczkę przesunąć, nie? Żeby było równo. Wtedy wam pokazuję po prostu kierunek. Ta rączka pokazuje wam kierunek, w którą stronę patrzy wasz transducer. Jeżeli chcecie transducer ustawić trochę inaczej, wtedy najlepiej to jest zdjąć to, poluzować tą śrubę i przestawić, nie? Ok, to wszystko wam będę pokazywał. Będę wam to wszystko pokazywał na lodzie, nie? To jest jeszcze co fajne, że można ustawić tak to. Pamiętajcie, żeby dbać, żeby to było równo. Ale to wszystko monitor pokazuje. To jest od 24 rozciągane do 60 cali, nie? A jak już, popatrzcie, jak się kończy łowienie,
wiadomo, że to trzeba odczepić. To jeszcze przychodzi też, to przyszło z rzepami. Ale rzepy zapinać na mrozie, powiem wam, że nie jestem zwolennikiem. Dobra, jest tak. I teraz popatrzcie, tutaj jest kieszonka. Dlaczego właśnie tutaj wypuściłem ten kabel, nie? Żeby tutaj móc włożyć sobie do tej kieszonki ten transducer. Okej, tutaj jest rączka do noszenia. Zawsze najlepiej to jest, wiecie, tak chwycić. Wtedy równomiernie się ciężar rozłoży. Tutaj to na przykład, to jest druga kieszeń. Tutaj w tej kieszeni nie tylko to się zmieści, dużo, dużo więcej rzeczy. Nie wiem, czy będę nosił ze sobą ładowarkę, ale popatrzcie, może ładowarka się zmieścić. Następna rzecz, co wiem na pewno, co już widzę, że paska nie wykorzystam. Ok, i teraz to. Składam sobie. Ok. I wszystko gotowe. Nie jest to lekkie, no bo nie jest. Ale zobaczcie, jak to jest fajnie wszystko złożone. Dzięki wam, waszej pomocy, razem udało nam się to złożyć. Jeżeli wam się ten film podobał, dajcie łapkę do góry. Napiszcie komentarz, jak wy używacie, czego używacie, co wam działa. Może podzielicie się z innymi swoimi ustawieniami, swoimi spostrzeżeniami na temat LiveScope'a. Piszcie w komentarzach, z chęcią poczytam, z chęcią odpowiem na wasze pytania. Fajnie, jak piszecie, mamy taki kontakt między sobą. Jak się wam filmy podobają, dzięki waszym łapkom do góry, dla was to jest chwila, a mi to pomaga zbudować ten kanał, dociera do większej grupy ludzi, którzy by chcieli obejrzeć mój kanał, bo przez to, że wydajecie łapki do góry, YouTube, algorytm z YouTube'a odczytuje to, że jest zainteresowanie na tym kanale i po prostu ten kanał bardziej promuje, żeby można było dotrzeć do większej ilości ludzi. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam to podobało, co zobaczyliście. Dzięki, że byliście, że obejrzeliście do końca. Zapraszam was na kolejne filmy na moim kanale. Już mam nadzieję, że tym razem to będzie to z lodu.